Cześć, tu Mat, Lobo i Pan W. W trzecim odcinku. Trzecim, czwartym? Orient. Tak. Wiesz co, musimy mu takiego orienta zrobić z dwóch stron. Na zakończenie. W następnym odcinku wy mi robicie orient. Dokładnie. Tak, trzeci odcinek, dzisiaj troszeczkę krócej, z własnymi polecajkami. Tak. A wy lajkujcie nasz materiał i wpisujcie też rzeczy, które według was pominęliśmy, a też które pominęliśmy, o których nie wspomnieliśmy, a powinniśmy, wtedy też powstanie odcinek czwarty. Jasne, że albo tak. I piąty, jeżeli będzie tego dużo. No, istnieje duża możliwość, jeżeli was cokolwiek zainteresowało z tych tematów, postaramy się je zgłębić bardziej i pewnie się spotkamy po raz kolejny. Tak. Jak najbardziej. Tak. No dobra, to od czego zaczynamy, moi drodzy? Ostatnio mieliśmy o z tym inspiracjach japońskich w przyszłości. Tak. No i teraz chcieliśmy z tego cyberpunka, o którym sobie trochę mówiliśmy, i klimatach Blade Runnera przejść do naszych ulubionych systemów, zarówno tych, gdzie można zagrać z samurajami, których było dużo, ale także o zagrać z elementami japońskości, czy tam dalekiego wschodu. To co, lecimy w przyszłość, panie... No myślę, że lecimy w przyszłość, prezesie. Panie Mat. Tak. Tomat, ja już nie jestem prezesem w tym momencie. Ja już tutaj... Nie, it's fine. Tak. No, jeżeli chodzi o przyszłościowe takie systemy, no to wiadomo, cyberpunk. No, cyberpunk, no. Blade Runner, Shadowrun. Rzeczy, które właśnie mocno są zakorzenione w tym cyberpunkowym gdzieś tam etosie nawiązujące właśnie do japońskiego dyktatu, japońskich zaibatsu. Jasne. A teraz mi podpowiedz, czy ja dobrze mniemam, że Shadowrun jest, że tak powiem, przyszłościową kontynuacją Edka? Earth Dawna, tak, jest ponoć traktowany jako któraś era, ale aż tak głęboko, okay, nie siedzę. Natomiast... Słuchajcie, zapytamy Auraję, bo ona pewnie będzie wiedziała chyba najlepiej, nie? Tak, zresztą polecamy wywiad z Aurają, ona tam nawet wspomina o tym, Mi się tak wydaje, że coś takiego jest. Znajdziecie u nas na kanale oczywiście. Co tam jeszcze, słuchaj, z tego przyszłościowego? Jak ktoś by chciał polecieć w kosmos, zmierzyć się z obcymi formami życia, to oczywiście wielka korporacja, która próbuje zdobyć te słynne jaja. A wiecie, jakie jaja? Wayland. Że tak się wyrażę? Wayland Corporation, czyli... Więcej tak. Wayland i Yutani. Dokładnie. Słuchajcie, Alien. Mamy filmy. I to całkiem dobre filmy. Począwszy od roku, jeżeli dobrze pamiętam, 78. Pierwsza część Obcego. Och, jaka ona była piękna. Chociaż może inaczej, one są mocno korporacyjne, natomiast... natomiast właśnie... Z takich rzeczy, które dają japońskością tak prosto w ryj. Wiesz co? Jeżeli chodzi o RPG. No to dla mnie to oczywiście nasza klasyka, którą ogrywamy sobie teraz na kanale u nas na Discordzie. Jeżeli macie ochotę, zawsze można wejść, napisać cześć, tylko słucham. Wyłączyć oczywiście mikrofon, o co bardzo prosimy, ponieważ nam jest łatwiej się wtedy skupić. To są Legendy Pięciu Kręgów. My gramy akurat w pierwszą edycję. I tutaj właśnie pan W stwierdził, że mam coś, co jest niesamowite i co przetrwało po prostu. To jest zasłonka mistrza gry z lat tak naprawdę 90. I to jest niesamowite, że przetrwało. Tak, ale to jest kurde near mint condition. No, jest niezła. Nie, no jest troszeczkę porysowana tutaj, zobacz, z zewnątrz. Ale to nie robi. Są informacje, które są bardzo, ja bardzo wieku fajne. Ja miałem więcej zmarszczek i wgnieceń. Ja chyba też. I tutaj mamy 100% odzwierciedlenia kasty samurajów tak naprawdę. Chociaż nie jest to Japonia, ponieważ to jest część kontynentu, prawda?
to jest inaczej przedstawione, tak? To jest jakaś taka wymyślona, fantastyczna kraina, ale mega oparta na wszystkich tych wierzeniach japońskich, na kulturze japońskiej. No i jeżeli ktoś by chciał zagrać samurajem, można. Można też zagrać innymi bohaterami, chociaż to już wymaga wyższej szkoły jazdy. Wyższej szkoły jazdy, to jest już wtedy tak, to prawda. Tak jak na przykład... No właśnie Agnieszka gra w tym momencie też na innej sesji u mnie postacią, która jest artystą. Ale z samurajskiego pochodzenia? Tak, czy? Aha, no to tak, jest tak jak najbardziej tak. Jest to naprawdę interesujące też. Bo to zupełnie inne podejście muszę mieć w tym momencie do tworzenia sesji, nie? Chociaż mimo wszystko ona uczyła się także walki. No ale ma swoją świtę. I tak dalej, więc to dobra, jest... Legenda pięciu kręgów. Legenda pięciu kręgów, tak. Tu by można opowiadać dużo, ale... Myślę, że tak, bo tutaj... To może jakby to mamy skróćcie też... do takiego leitmotivu Legendy pięciu kręgów. To, co jest w Legendzie pięciu kręgów i moim zdaniem się wyróżnia z innych systemów, to jest ogólnie zestawienie walk typowo samurajskich. Jest na to element, mechanika jest do tego dostosowana, przynajmniej w pierwszej edycji, ale też intrygi dworskie. Na zasadach etykiety, na pewnym obyciu na dworach wielkich panów może być zbudowana naprawdę nie jedna sesja, nawet cała kampania, gdzie w zasadzie mieczy się nie dobywa. Absolutnie tak, absolutnie tak. Tam walka jest, nawet nierzadko można zrobić to w taki sposób, że jest to walka na spojrzenia. Czy ukłonisz mi się głębiej, czy ja się tobie będę musiał ukłonić głębiej. Wręcz w ten sposób. Co oczywiście może mieć wydźwięk, ponieważ na takim dworze jest się obserwowanym non-stop. Ocenianym. Każdy najdrobniejszy gest, każdy najdrobniejszy ruch, nawet wyciągnięcie katany i ułożenie jej w specyficzny sposób, na przykład z okazaniem szacunku, czy za sobą, czy przed sobą, czy rękojeścią w taki sposób, żeby jak najtrudniej ją dobyć. Też może świadczyć o okazaniu szacunku, prawda? Ale tak wracając jeszcze, patrzę tutaj, ponieważ mamy przyjaciół, którzy nam pomagali troszeczkę stworzyć listę i serdeczne podziękowania dla Elana, który nagrał to. Oczywiście Elanowe tabletopy, Błękitny Klucz oraz Chaos RPGowy. Ci ludzie stworzyli nam bardzo fajną listę. Niestety, muszę się przyznać, nie znam wszystkich systemów, ale mniemam, iż jeżeli chodzi o właśnie taką Japonię, to pewnie będzie coś takiego jak Reflection, A Game of Dueling Samurai. To będzie jeden z systemów. Strzelam dalej. Kimona Katany. No to są takie rzeczy, tak. Tak przynajmniej mi brzmią te tytuły, prawda? Kurde, ja teraz nie pamiętam, bo to w tej chwili to już jest tego któraś edycja i to chyba nawet poszło pod dodatek do Dedeków jako jeden gdzieś tam z settingów. Krainy Wschodu. Krainy Wschodu to jest jedna tak. rzecz, ale tak w ramach tam ciekawostki jest nawet, chciałem... Tam jest nawet Nihon chyba się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety nie udało mi się złapać podręcznika po drodze. Ale mów śmiało, proszę, przepraszam. Właśnie hasłem był system oparty na... Trochę odjeżdżamy tutaj od Japonii, ale był system oparty na tych wszystkich filmach Wuxia. Gdzie, że tak powiem, było dużo walek kung fu. Tam pamiętam, że było, że właśnie fajnie było rozpisane, wiadomo, wszystkie statystyki i tak dalej. Ale co mi się tam bardzo podobało, był taki, jakby to powiedzieć, podręcznik tworzenia scen. Na zasadzie, jeżeli bohaterowie wchodzą do sali, to wszystko, o czym wspomnisz, musi być czymś, czym da się walczyć, tak? Aha, czyli ale sytuacja jest taka, że jeżeli mamy tak jak wyszkolonego, wiesz, tutaj na przykład znowu tak trafiłem na system, który nazywa się Shinobigami Modern Ninja Battle RPG. Tyle, że to podejrzewam, że może być też w czasach teraźniejszych. Niestety nie znam tego systemu, aczkolwiek nawet głupia szmata może być bronią.
Tak, to... Zwłaszcza dla takiego ninja na przykład, tak? I warto rzeczywiście opisywać tego typu rzeczy. Ja muszę wam to też zacząć wprowadzać do naszych legend. Zwłaszcza, że no możecie też używać po prostu zwykłej chłopskiej broni przecież, prawda? Tu jest ciekawe, że broń improwizowana jak w tych wszystkich filmach w wielu systemach jest traktowana jako tam powiedzmy z żadnym modyfikatorem będą nie plus jeden. W tym co powiada w systemie broń improwizowana typu miseczka ryżu albo dwie pałeczki mogą się stanowić. Tam są już ten, tam nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, bo pamiętam, że to była pierwsza edycja tego. To był gdzieś nie wiem 2000-2001, jeszcze te czasy, kiedy musiałem jechać do siostry, żeby móc skorzystać z internetu. I to było chyba jeden z pierwszych takich RPGów, który został wydany w ogóle za darmo w PDF-ie. O, ciekawe. Tak, więc miałem go ten... Kurde, teraz zupełnie nie przypomnę sobie... Jak nam wpadnie do głowy, tak, słuchajcie, postaramy się ten... A podejrzewam, że tą listę, którą nam właśnie pomogły te grupy stworzyć, to myślę, że my się ogólnie też postaramy się zapoznać z tym. I taka propozycja ode mnie pada. No z tej listy, z takich rzeczy... Śledźcie naszego fejsa, bo zapewne będziemy prowadzić jakieś rozmowy na właśnie tego typu tematy. Ja się postaram na pewno zaprosić Elana, ponieważ bardzo chciałbym posłuchać o inspiracjach japońskich właśnie w Blade Runnerze. Bo wiem, że tego jest sporo, a wybaczcie, nie jestem szpeniem w tym temacie, więc nie będę się starał na siłę szukać tego. W każdym razie dziękujemy wszystkim grupom, które pomogły to stworzyć. Postaramy się to zamontować może pod filmem, tą listę, którą uzupełnimy jeszcze. Dobra, a słuchajcie, a coś, że tak powiem, jakieś klimaty grozy może są inspirowane? No, z tego co pamiętam, był dodatek do Cthulhu Now. A, tak, to był ten, ale to stary dodatek. Tak, to był Cthulhu Now w latach 90. W latach 90. wydanych, a może nawet i w 80. Nie, raczej Cthulhu Now wydaje mi się, że to było 80. To jest Secrets of Japan. Tak, znaleźliśmy to, koszt tego to jest 200 baksów. Jak ktoś by chciał zakupić w wersji fizycznej oczywiście, bo w wersji, że tak powiem, PDF-owej nie znaleźliśmy jeszcze. W każdym razie jest coś takiego jak do Cthulhu, nawet dodatek z Japonią. Tak. No ale przy tym, jeżeli już jesteśmy w klimatach grozy, mamy w świecie mroku swego czasu całkiem popularną rodzinę wschodu, to był w zasadzie samodzielna, poza tym powiedzieć do Wampira Maskarady, a także też w świecie mroku Wilkołak, Apokalipsa jest, o tu nawet... Wspominka, to jest też, że tak powiem, przedwieczny podręcznik. Tak. Dokładnie. Lata 90. Widać, że już zgapnięte pazurem tylko Wilkołaka. No, nie tylko Wilkołaka, ale i czasu. Tak, ale jest też klimat Japonii, jest tam opisany. Tak. Znaczy jest wstawka tak naprawdę. Bardzo fajne punkty zaczepienia, co można uczynić. Ciekaw jestem, czy w Magu też jest coś takiego. Myślę, że tak. Bo myślę, że tak ogólnie to fajnie by było stworzyć drużynę. Bardzo duże wyzwanie dla mistrza gry, ale stworzyć drużynę wampira, wilkołaka i maga, którzy muszą ze sobą współpracować. To by było absolutnie ciekawe, żeby po prostu, żeby ocalić świat na przykład, nie? Wyzwanie, ludzie. Może ktoś się podejmie. Chętnie bym zagrał. Tak. Co jeszcze, panowie? A, właśnie. Przyszłość. Nieodległa przyszłość. System Kuro, który mnie ostatnio zafascynował. Okej. Jest to Japonia, na którą leciała sobie bomba atomowa, gdzie ta bomba atomowa nagle znikła. Na co, żeby było śmieszniej, zareagowały wszystkie państwa i stwierdziły: ej, podzielcie się tą technologią. A Japończycy nie wiedzieli, co się z tym stało. I wtedy padło stwierdzenie, skoro macie taką technologię, to nie jest wam potrzebny świat.
jest blokada absolutna Wysp Japońskich, gdzie, gdzie przebudzają się duchy. I to jest taki właśnie mroczny klimat, bardzo, bardzo mroczny klimat. Ale to w jaką stronę idzie? Bardziej jakieś postapo? Bardziej jakiś urban wiesz fantasy? Co? Nie, to jest, nie wiem jak to nazwać nawet. No wyobraź sobie coś takiego, że masz korporacje, które są i masz bardzo wysoko rozwiniętą technologię oraz duchy, które po prostu krążą po świecie. Okay. Potrafią mordować, potrafią inne rzeczy robić, niefajne. Zresztą no, yokai są krwiożercze nierzadko, czyli te duchy właśnie... Czyli bardziej horror taki trochę, nie? Ale masz też bardzo, bardzo trochę wysoką rozwiniętą technologię. Trochę jak Deadlandsy, tylko że z high-techiem zamiast steampunka i Japonią zamiast Dzikiego Zachodu? Trochę tak może, nie? Aczkolwiek zainteresowało mnie to bardzo. Okej. I stwierdziłem, że muszę nabyć podręcznik po prostu, bo... Brzmi koszernie. Porobiło mnie to po prostu, nie? Tak jak moja żona powiedziała, to bardzo dziwny system, ale tobie się na pewno będzie podobał. Podesłała mi to, tak, spodobał mi się. Aj, Kamek, dzięki, bo to twoja inspiracja, z twojej inspiracji to było wzięte. Co tam jeszcze? No mamy tutaj jeszcze wymienionych wiele systemów, między innymi Usagi i Yojimbo. No tak, Usagi i Yojimbo to już jest, znaczy ja na przykład nie grałem w tego RPG-ka, natomiast zaczytywałem się w komiksach Stana Sakai, bo jest to setting oparty na właśnie komiksie. Chyba hawajskiego twórcy on był. Wiesz, że nie pamiętam. Ja pamiętam Sakai. Tylko jedno. Ja miałem stację dyskietek do C64. I tak było. I miałem Usagi Yojimbo. Tak. Więc tutaj se, kojarzysz Usagi Yojimbo? Królik, który jest samurajem. Tak, no całego dnia już nawet czytamy te komiksy. Fantastyczna tak, sprawa. Honor i krew, Mysteries of Yokai, anime piąta edycja, tak mi się wydaje, anime 5e, czyli to chyba będzie piąta edycja, też nie mam pojęcia, niestety nie znam. To z rzeczy, tylko że właśnie, kurczę, po raz kolejny nie pamiętam. Wydaje mi się, że myśmy gdzieś to tutaj mieli. Rzucaj, nie gadaj bodajże, albo ktoś z nimi powiązany wydał RPŻka na jednej ulotce. O. Gdzie walczyło się z japońskimi japońska groza. Ej, to kurczę, może być całkiem fajne. Dobra, to musimy to poszukać. Nie pamiętam teraz tytułu, ale... To musimy to poszukać, bo jednostronnicowe, muszę się przyznać, nie grałem nigdy, a jestem ciekaw takich rzeczy. Mm-hmm. Nie wiem, czy nie było na Allegamy w tamtym roku. Możliwe. Rozdawane przynajmniej. Bo... Znaczy, może inaczej, ja to wyhaczyłem na stoisku Głowy Pełnej Przygód. Pozdrawiamy. Zresztą. Pozdrawiam absolutnie. Na Remconie zeszło rok temu. Bodajże to było. Ale to mówię, kurczę, niestety za dużo masła i człowiek ma problemy z pamięcią. Tam masło. Masło jest niezbędne według mnie, bo inaczej z kanapki spada to, co na nią położysz. Przepraszam, takie tam wtrącenie. Słuchajcie, ale poza tymi RPG-ami mamy też ciekawe produkcje filmowe. Mhm. Na przykład naszego przesłynnego Akiro Kurosawy, który nas obu tak naprawdę zainspirował do zainteresowania się Japonią. Choćby Siedmiu Samurajów. Tak, czyli klasyka. Tak, nadal szukam wersji 6-godzinnej. Chcę właśnie ją obejrzeć. Właśnie, jak to jest? Siedmiu Wspaniałych powstało na bazie Siedmiu Samurajów, czy w drugą mańkę? Właśnie Siedmiu Wspaniałych powstało na kanwie Siedmiu Samurajów. Okej.
Co więcej, jak już jesteśmy przy westernie, to westerny przed Akirą Kurosawą i Siedmiu Samurajów nie były takie same jak te później. I chociażby pojedynki rewolwerowców nie były tak pokazywane. To wyczekiwanie. To wyczekiwanie, ten moment, kiedy mierzą się, przede wszystkim to jest walka dobra ze złem, mierzenie się charakterów. Okay. W sensie wielu takich znawców kina mówi, że pewne te filmy westerny klasyczne są kręcone w ten sam sposób, tak samo przedstawiani powoje, ten dobry, ten zły. Czy też ten brzydki, jak już jesteśmy przy klasyce westernu. I to jest odzwierciedlenie ogólnej takiej filozofii pojedynków samurajskich, które występuje właśnie w filmach Akiry Kurosawy. Okay. Faktycznie widziałem taki fragment gdzieś tam strzelaniny i bójki kręcony w latach 30., jak ta era tego jeszcze niemego kina w Hollywood była popularna i były westerny. No to faktycznie to były takie... No inna rzecz, też trzeba pamiętać, że westerny... Taka karczemna bitka. Karczemna bitka, a potem się pojawiły właśnie te takie, że całe miasteczko przed zamiera. To jest mało realistyczne, a w latach 30. byli bliżej realizmu, bo ich nawet... Ale poczekaj, to wróćmy w tym momencie. To też jest to, że Yojimbo. Że westerny. To wybijanie tych godzin w środku nocy, druga godzina i szybko się schował. A tam krąży jakiś samuraj dookoła i tak dalej. Takie zamarcie tej wioski i walka pomiędzy dwoma frakcjami, które chcą przejąć władzę nad tą wsią. I to potem się pojawia w wielu westernach, nie? Dokładnie. Więc oglądając westerny, oglądamy po części też kino samurajskie, tylko że w innym stylu. Spoko. No, na pewno z takich klasyków to jest Gojira. Ach. Tak, to no nie, tak, jak wiadomo, jakby to powiedzieć, nie nawiązuje w żaden sposób ani do samurajów, ani do samurajów, ani do giri, tego typu rzeczy. Natomiast słuchaj, jest ewidentnie japoński. Tak, tym, ale słuchaj, kaiju. Ale to nawiązuje do kaiju właśnie, do potworów, do demonów nieomalże, do mitologii po prostu japońskiej, no, która jest absolutnie niesamowita. O Boże, no wow, po prostu jest tych demonów, bakemono, oni, nie wiem jak ich nazwać nawet w tym momencie, jest ich setki tysiące i każdy potrafi robić co innego, po prostu, tak po prostu. Ja tylko bym chciał dorzucić, że w przypadku Godzilli jest ten, chyba to jest w ogóle w pierwszym filmie podany, jedyny, który oglądałem, ten japoński, na samym początku jest, że Godzilla się pojawia, tam niszczy, pustoszy i potem wraca do oceanu i na zasadzie takiej, czy można tego stwora zabić, no co jeden z naukowców mówi, no nie można, ale można odpędzić albo jakby tam zneutralizować szkody, nie? To jest zupełnie inaczej niż jak na przykład pomyślmy o King Kongu, który tam rozstrzeliwany ginie, spadając z Empire State Building, chyba tak. Że no tutaj są pewne moce, których po prostu człowiek nie jest w stanie przeciwstawić. Wręcz to już jak? Tak trochę leci w stronę właśnie przedwiecznych. No. Jak tsunami lub tajfun tego. Dokładnie. Że to jest żywioł. Tak, a z drugiej strony właśnie można spojrzeć na te mityczne stworzenia właśnie japońskie, nie? Które też były, wybaczcie za słownictwo, niezajmywalne. No. Tak. I można je było tylko odpędzić albo przebłagać jakoś na przykład, nie? Jakie mamy jeszcze inspiracje? O, wiem już, jakie mamy jeszcze inspiracje. Ghost. Okay. Takie inspiracje. Co wam to przypomina? Czy to nie jest Katana? Czy tacy panowie w takich szatach dziwnych, oni też nie mają jakiegoś kodeksu dziwnego? No. Zakon Jedi, prawda? I oświeconych mistrzów, którzy dążą do równowagi mocy, czyli balansu między pewnymi elementami. Dokładnie. W bardzo odległej galaktyce zresztą. Wszedłem ci w słowo, wybacz proszę. Nie, ja chciałem uderzyć w stronę Ghost in the Shell.
Taki troszeczkę inny, take cyberpunkowy, bo tam, jakby to powiedzieć, nie ma tak bezpośrednio mowy na temat właśnie tych japońskich zaibatsu, a z drugiej strony właśnie wszystko się dzieje w Japonii, wszystko jest w przyszłości, jest mnóstwo właśnie, jakby to powiedzieć, pytań, problemów, tematyki takiej cyberpunkowej. I najczęściej są to otwarte w ogóle pytania, na które bardzo ciężko udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Mhm. Bo ty udzielisz odpowiedzi, a ja mogę ci powiedzieć sorry, ale ja to widzę inaczej. Tak. I trzeba naprawdę spojrzeć na tego typu problemy z tak przeróżnych, dziwnych stron, że nagle się okazuje, nie ma sensu. To jest po prostu retoryczne pytanie. Mhm. No i jeszcze zauważmy, że jak Ghost in the Shell był kręcony, te anime się pojawiło, to pewne tematy no u nas poruszali może, znaczy w Ameryce i Europie jacyś pisarze sci-fi, ale to było gdzieś tam poza nawet filmem. Mhm. Natomiast już wtedy, to mówiliśmy na w naszym poprzednim programie, że już wtedy w Japonii było rozważanie łączenia człowieka z maszyną, mhm. świadomości, to co się dopiero gdzie kończy później, się robot, a zaczyna się człowiek, i tak, to albo odwrotnie. Pojawiało tak. W Blade Runnerze na przykład, czy innych tego typu. No tutaj właśnie uśmiech też do Elana, z którym rozmawiałem też sporo na temat łowcy androidów. I właśnie tam jest ten konflikt, czy to już jest człowiek, czy to jeszcze nie jest człowiek. Czyli moja tak własna interpretacja łowcy androidów jest taka, że korporacja Tylera stworzyła sobie bioniczne roboty, które będą zapierdalać za tą przysłowiową miskę ryżu. Stworzyła je w taki sposób, żeby one wyciągnęły kopyta, zanim nabędą prawa pracownicze. No, w sumie to tak. Tak mniej więcej. Jesteś tak? Na próbnym cały czas, nie? Dokładnie. A jakby to powiedzieć, i został stworzony cały wydział policyjny do tego, żeby tych, którzy już są za blisko tego, wyeliminować. No i tu znowu widzisz też właśnie pytanie, a dlaczego? Kolejną perełeczkę mam, taką, którą wynalazłem. Pamiętacie Equilibrium? Tak. Zobaczcie, tam ludzie, że tak powiem, wiecie co, nazwę to brzydko, ćpają, żeby nie czuć, bo nie wolno im czuć. Mm-hmm. Czy to nie jest podobne do tego, jak samurajowie mają kamienną twarz? Jak wielkie korporacje między sobą dyskutują? Jest przerwa. Myśli. Ty już mówisz, no dobra, tak długo myśli, to znaczy nie podoba mu się, to muszę sceny zejść, nie? Wschodzę sceny. A on znowu myśli. No już niżej nie mogę zejść. A on dalej myśli. I tak dalej. Wiecie, ten stoicyzm taki, nie? Z innej strony też mamy tam katany, mamy tam broń japońską, która była używana, te tonfa, inne tego typu rzeczy. Jest rywalizacja pomiędzy, że tak powiem, głównymi bohaterami. No i jeszcze jedno, jest sztuka walki bronią palną. A tak, też katano. Czyli tak zwana gankata. Gankata, w zależności od settingu to się różnie nazywa. Ja to znam jako ganfu, ale tak, gankata. Jest to bardzo ciekawe. No i to też jest doprowadzane do perfekcji, prawda? Tak jak samurajowie to robili. Tak. Czy gdzieś jeszcze mamy jakieś fajne filmy? Ciekawe. Na pewno mamy, tylko to jest, jakby to powiedzieć, jest klejone na paździerz. Amerykański ninja i cały ten wysyp amerykańskich filmów. O którym wspominaliśmy zresztą już też. Tak, amerykańskich filmów. To jest fajne, może inaczej. Nie spodziewajcie się po tym ciekawego. Inaczej, nic do przemyślenia, tak? Tak, dokładnie. To nie są, filmy głębokie. To czysta, są filmy... czysta naparzanka, którą po prostu się ogląda tak siedząc po prostu i takie, dolej mi piwa.
Tak. Dokładnie, ale też kurczę, wydaje mi się, że trochę nawiązujący do motywów japońskich, Ślepa furia z Rutgerem Hauerem. Tak, jak najbardziej, ale zobaczcie, bo był ten Zatoitsu zrobiony przez Kurosawę, jeżeli dobrze pamiętam. Czy znowu nadużywam Kurosawy. Kurosawa się będzie zawsze kojarzyła. Ale Kurosawa po prostu zawsze w głowie, nie? O ślepym masażyście zabójcy. Tak. Tutaj też mamy faceta, który gdzieś tam w Azji był żołnierzem, dostał granatem fosforowym w twarz. Stracił wzrok, ale potem go nauczono poruszania się o lasce, z laską, tylko że w tej lasce miał oczywiście miecz. A jak jesteśmy jeszcze przy takich współcześniejszych filmach, no to Kill Bill, a propos... Sam nawiązywałem do tego. Z kataną na pierwszej okładce pierwszego filmu. Dokładnie. Jakoś tak ta beztroska, no i tutaj zobaczcie, też mamy coś takiego jak właśnie ten... nie wiem jak to nazwać, zemsta tak naprawdę. Mhm. Swoim daimyo, czyli swoim szefie. Mhm. No i te cięcie pięciu kroków, czy jakoś tak to było. Wszystko jest osadzone. Ale wszystko tak, jest tak niesamowite, klimat, że ojej. Tak. A zarazem też są klimaty chińskie. Gdzie jest ten cały cios, który zabija po... No właśnie po tych krokach, nie? Strasznie wredny chiński mistrz, który oj, tak. Nienawidzi kobiet. No tak, jak już jesteśmy przy chińskich inspiracjach osób, które chcą tam wprowadzać nowych czytelników, czy nowych graczy, to Kung Fu Panda. Ale też jak jest najbardziej, godna polecenia. Tak, tam oczywiście. Jest mnóstwo fajnych motywów, łącznie z mistrzem właśnie. I technika palca zagłady. To jest po prostu genialne. A mi z kolei teraz wpadł do głowy, a propos Chin też, Piany Mistrz z Jackie Chanem. I tam też jest wredny fajny mistrz, który też może być inspiracją na przykład jakiegoś nauczyciela w jakiejś szkole walki mieczem na przykład, nie? Który jest tak absolutnie wredny, że bardziej wredny może być tylko, nie wiem kto. Czy nawet główny złol może się okazać sympatyczny. Tak. Bardziej sympatyczny może się okazać od tego mistrza i na koniec się okazuje, ty wcale nie jesteś taki zły, nie? Jeszcze z rzeczy, tylko to już jest taka mocna dygresja i mocne przeskoczenie. Z rzeczy, które inspirują się kulturą japońską, a zarazem są amerykańskim, nazwijmy to Asian Exploitation, czy jak to nazwać? Karate Kid. To był paździerz, ale polecam, nie wiem jak wy, polecam Cobra Kai, który idealnie, fabularnie łamie zupełnie te wszystkie rzeczy z Karate Kid. Jakby to powiedzieć, okej, fajnie jest obejrzeć Karate Kid, ale stary, nie, nowego średnio polecam. Ale potem przeskoczyć i później zobaczyć, jak ładnie Cobra Kai rozwija te tematy. Jest to fajnie zrobione. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę charakterów tych postaci. Tak. Ja się zawsze, jak obejrzałem kilka, nie oglądałem wszystkich sezonów, ale kilka odcinków, czy zastanawiam, czy to jest zmiana tej postaci, czy wystarczy postawić na pierwszym planie drugą stronę, żeby to zupełnie inaczej wyglądało. Może. W momencie, jak, są retrospekcje też, nie? Tak, w momencie, jak zobaczyłem pewne rzeczy oni widzą inaczej. To jest ładne pokazanie właśnie tego, że... Jakby to powiedzieć, ten Karate Kid pierwszy, on jest taki mocno, bardzo czarno-biały. Mm-hmm. No absolutnie tak. No ale zobacz, to samo masz w wielu, wielu, wielu innych filmach, które opierają się nawet na jakiejś Japonii. W tym momencie akurat nie jestem w stanie tytułu dokładnie przytoczyć, ale też od razu widać, że
ci samurajowie, tutaj oni dbają o wszystko, o tych najuboższych i tak dalej, a tamci mają wszystko w życiu. I oni się liczą, a tego chłopa to on potrafi iść i po prostu, wszedłeś nie w tym miejscu i nie o tej porze i chlast, nie? Generalnie chłopi zawsze byli traktowani bardziej jak inwentarz niż jak ludzie. No tam akurat tak. Odwołując się na przykład do klasyka kina samurajskiego 7 samurajów, tam nie ma takich stricte, tam są elementy, które rzucają cień na tych idealnie wspierających samurajów. No może z tymi złymi to tam jest mniej tego jakby białego wybielania. Więc to nie do końca bym się zgodził, że akurat w klasycznych filmach japońskich jest podział na czarno-białe. To jest trochę bardziej jak symbol yin-yang. Białe ma element czarnego, a czarne jakieś czarny, pozytywne białego, akcenty. Tak. Oj, nie wiem, czy coś jeszcze przychodzi wam do głowy? Z inspiracji jest mnóstwo, natomiast mi się wydaje, że też fajnie było słyszeć czy przeczytać, co inspiruje naszych widzów. A, no to by było najfajniejsze i słuchajcie, śledźcie naprawdę naszego Face'a, bo po prostu będziemy sobie może robić jakieś tego typu pogadanki na dany temat danego dnia na przykład, bo ktoś chciałby coś więcej się dowiedzieć. Tak. I na Discorda po prostu naszego wpadajcie. Mogło być też tak, że coś tutaj w naszej rozmowie pominęliśmy, bo... Ewentualnie, ale istnieje też możliwość, że niestety nie jesteśmy tymi idealnymi samurajami, mogliśmy popełnić także błąd, więc... Tak. Uczymy się, więc jak najbardziej. Ale dążąc do perfekcji, jeżeli rzucicie nam tematy, przestudujemy. Tak, zobaczymy. Będziemy bardziej jakby to nazwać, będziemy bardziej elokwentni w danej wypowiedzi wtedy. Tak. Tak. Także dziękujemy wam, drodzy widzowie. Lubijcie nas, lubijcie film, subskrybujcie kanał i wpisujcie w komentarzach, co według was jeszcze byłoby godne polecenia, jeżeli chodzi o kulturę Orientu. Dzięki. A, i wpadajcie na naszego Discorda. Bajo, zróbmy familiadę. Te.